Jestem po spotkaniu Walnego Zgromadzenia Wspólników, czyli udziałowców spółki WIG, na których przedstawiono nam na prośbę samych udziałowców spółki, przedstawiono nam szacowane wyniki za 2022 rok spółki. I są one niezwykle ważne, aby pozwolić nam ocenić to, co się działo przez ostatni rok czasu, bo jak Państwo pamiętacie, prezes Jaki próbował stawiać zarzuty mówiące o tym, że doszło do niegospodarności w spółce bez jego udziału. Tym samym spółka jest w fatalnej sytuacji i czekają ją same dramatyczne wydarzenia. Z perspektywy dzisiaj przedstawionych informacji, ale również tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, widzimy, że to zupełnie nie zostało potwierdzone. Po pierwsze, w zeszłym tygodniu ukazał się artykuł, w którym syn prezesa Jakiego mówił o tym, że broni ojca gdzie się da, podejmuje również ingerencję w Generalnej Inspekcji Pracy, do czego z tego artykułu wynikało się przyznawał, czyli ingeruje wprost w rozstrzygnięcia. Przypomnę, że raport Państwowej Inspekcji Pracy potwierdził jednoznacznie, że w spółce był mobbing. Zresztą te wnioski były wcześniej już zawarte w raporcie adwokatek, które na zlecenie Rady Nadzorczej przygotowywały odpowiedni raport. Stąd, jak Państwo widzicie, europoseł podejmuje interwencję i należy zadać pytania, czy również nie w innych instytucjach, czego to dotyczy, bo jak się patrzy na wyniki roku 2022 finansowe WIG-u, to nigdzie nie znajduje potwierdzenia teza o tym, żeby WIG stracił jakieś miliony złotych na energii. Mówiono o 14 milionach złotych. Absolutnie nie ma miejsca taka sytuacja. Wynik WIG-u za 2022 będzie dodatni. Zobaczymy jeszcze ostatecznie, jakim zamknie się wynikiem netto, ale szacujemy w tej chwili, że jest to kwota ponad 4 milionów złotych zysku, nie straty. Czyli jest ona wyższa choćby od tego, co WIG osiągnął w 2021 roku. Czyli wbrew słowom prezesa Jakiego nie ma żadnej tragedii. Problemy z energią dotyczą całego kraju, co stało się nawet powodem nadzwyczajnej ustawy, która uregulowała ceny energii na poziomie 785 zł, która jest adresowana i do osób fizycznych, i do przedsiębiorstw. Stąd nie boję się tego jeszcze raz powiedzieć. Prosty wniosek, że ta kwestia energii została użyta jako zasłona, przykrycie dla mobbingu, badań nad kwestią mobbingu, które zostały podjęte przez Radę Nadzorczą w kwietniu, a przez pracowników zgłaszane już wcześniej, bo to już było w lutym przedmiotem obrad w Rady Nadzorczej i WIG-u. Wynik finansowy dodatni WIG-u zawiera również w sobie ustalenia wysokości, z czego on wynika. I widać, że po pierwsze wydatki na prąd, te, które były tak atakowane, okazały się znacznie mniejsze niż głosił to prezes Jaki. Spółka wydała w ciągu roku na prąd, wyda około 10 milionów złotych, co jest kwotą większą od tej, która była w roku 2021 wydana na prąd, ale nie jest to żadna kwota 14 milionów albo jakakolwiek większa. To jest 10 milionów złotych. Na dodatek członkowie zarządu, którzy zostali zawieszeni przez prokuratora, podjęli działania, które bardzo pozytywnie wpłynęły na wynik spółki i to one mają wpływ na to, że spółka dzisiaj cieszy się dodatnim wynikiem. Około 5 milionów złotych, to jest szacunek, spółka zarobiła na własnej produkcji prądu z gazu. To oni te działania podjęli. W związku z tym spółka konsumowała znacznie mniej prądu niż powinna, niż zakładała. Dzięki ich działaniom, dzięki tej produkcji wydatki na prąd w spółce zmniejszyły się o około 5 milionów złotych. Mówię o kwocie
o kwocie przybliżonej. W związku z tym wydatki za cały rok zamykają się w 10 milionach złotych, a wynik spółki jest dodatni. Na dodatek, jak Państwo słyszeliście, Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie prawidłowości procedury przetargowej dotyczącej prądu, nie wykazując tam żadnych uchybień poza anonsowanym już wcześniej tym brakiem zaświadczenia z ZUS-u. Przypominam te fakty, żeby Państwu pokazać, że przetarg na prąd w spółce został przeprowadzony w sposób prawidłowy, że zawieszenie członków zarządu przez prokuratora nie zostało do tej pory jeszcze zweryfikowane przez sąd, chociaż od paru miesięcy taki wniosek do sądu został złożony. Natomiast eurodeputowany, były wiceminister sprawiedliwości, jasno na portalu Interia oświadcza, że on podejmuje interwencję w sprawie taty. Więc wniosek taki, że cała ta sprawa jest po prostu zemstą za tatę, jest wnioskiem, który wydaje się być, mówiąc tak ostrożnie, bardzo prawdopodobnym. Bardzo prawdopodobnym, bo jeszcze raz powtórzę, wyniki spółki za 2022 rok nie pokazują żadnego załamania, są dodatnie. Spółka jest w kondycji nieodbiegającej od innych spółek kanalizacyjnych w Polsce, a być może jest w zdecydowanej większości od nich lepsza. I taki jest stan na koniec 2022 roku.